dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Urlisia, wielka mistrzyni zakonu. Nie, dobra, to nie śmieszne. A wy, ja, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy z Jensa Her, a Europko nie wyrastaje szczery na modyfikacji ogniem i mieczem. Przypominam, łapką w górze i soczystym komentarzem. I zanim przejdziemy do soczystego, Boże, ale ta Rumunia brzydko wygląda. Okropnie, dobrze, że ją anektuję. Znaczy, piękny kraj z drzewkiem osobnym. Jeszcze tutaj przygotowany przez modyfikację, ale zanektujmy go już lepiej, lepiej go już zanektujmy. I zanim będzie krucjata andeosmańska, pierwsza rzecz, chciałem wam pokazać, że mamy 101% zadowolenia lojalności kleru, bardzo pięknie. Dlatego możemy im zabrać troszeczkę ziemi, możemy dać im kościka, powiedzmy Malborg Base Tax 62, no co, to chyba raczej nie przejdzie. Ale Base Production jak najbardziej możemy wrzucić na szósteczkę. Po drugie, możemy troszeczkę ziemi sprzedać, dzięki czemu sprzedamy pożyczki i właśnie nie mamy żadnej pożyczki, a za resztę możemy dobudować regimental campów. Regimental campów możemy naciapać, ponieważ Iszasz Esz mamy armię troszeczkę force limit. Ponadto ogarnąłem, że jest jeden interesujący kraj, który w teorii dałby nam sojusz, to się nazywa Francja. Francja głównie po to, że jakby się triggerowały koalicje, żebyśmy mogli tam na spokojnie wbić. Dobrze, więc nasze legiony niech powrócą. Niech powrócą, powiedzmy, na Kijów i z Kijowa rozpoczniemy inwazję na... Czy ja mogę tego Zikum wyrzucić w ogóle całkowicie? O, jeszcze pieniążek dostałem, jak fajnie. Weź ty mi zniknij tym Gazikum z oczu. Nie chcę cię widzieć. Dobra, i szykujemy się do wojny z Osmanem. No jakby to, jakby to powiedzieć, mamy 99 Army Tradition. Nie wiem, czy to 10 Army Tradition. A w sumie daj, mamy 100 Army Tradition. Ha! Ha! Można by teraz generałów troszeczkę polosować. Wyrzućmy go i weźmy nowego za 100 Army Tradition, jakiś dobry powinien... Za 100 Army Tradition, jakiś dobry... Za 100 Army Tradition, jakiś dobry... No widać, że prawdziwy, nie, czekaj, to jest ten? To jest ten. No, 3 w Siege'u niech będzie to 3 w Siege'u. Ha! I nowy Urlisz w przeddzień inwazji na Osmana z nasz teutonikowy order. Znaczy, dual order dostaje nowego mistrza. 6-5-3. Prawie jak szatan. Mamy następcę? Nie, nie mamy jeszcze. Dawaj event o następcy. 3-0-0. O masakra. No to dawaj tego 4-0-5. 4-0-5, 4-0-5, 4-0-5. Europka mnie podsłuchuje. Kolejny dowód na to, że Paradox mnie podsłuchuje. Cokolwiek nie wymyślę, zmianę konieczną do hoja. Oni odgapiają i to wprowadzałem. Dobra, ja jestem prostym zakonnikiem. Widzę Urlisia, biorę Urlisia. Dynastię Urlisiów. To będzie już Urlis 12, tu jest Urlis 13, tak zwany szczęśliwy. Dobra, myślę, że nie ma na co czekać. Co prawda wszystkie jeszcze legiony nie są na miejscu, ale im dłużej czekamy, tym bardziej zając stygnie, także wypowiadamy kolejną wojnę. Czemu Kijów ma tyle roszczeń? Czemu Kijów ma tyle roszczeń do Osmana? Co jest? Aha, bo on ma roszczeń. No dobra, może być coś takiego, ale będziemy walczyć o wielką... Kijowa nigdy nie zanektuje, nie chce mi się. Będziemy walczyć o Tarnowo? Tak, niech będzie Tarnowo, Moskwa, Anzjach, Makuria, Medyna, Gazikum. Spróbujemy na szybko wyrzucić Moskwę z wojny. No resztę Żbiczków. Czemu Mameluk nie odpowie? Mameluk ma... Masz 700 pożyczki. Czy jak ja ci wyślę pieniążek, mogę ci spłacić twoje pożyczki? Reduce opinion... Gdzie to jest? Okej, okay, ja chcę mu spłacić pożyczki, żeby był on, który... Mamelu, który poogarnia tych wszystkich tutaj Medynów, Anzjachów, Makurów, bo ja tam biegać nie będę. A Moskwa akurat skończyła Peace and War, jak miło. Dobra, Mameluczko, kochany. Serio jesteście Great Powerem i nie mogę wam spłacić. Czy jakim wyślę ręcznie... O, my jesteśmy pierwszym Great Powerem, cóż za niespodzianka. Czy jakim wyślę ręcznie pieniążka, czy oni spłacą sobie, czy to będzie utopiony pieniądz? Powiedz, że spłacisz. Powiedz, że spłacisz pożyczkę, a nie wydasz na... No, nie wiadomo na co. Na przykład na DLC-ki do hoja albo Europki. Masz. Masz i wydaj dobrze ten pieniążek. Proszę. Proszę, spłać pożyczki. Bądź grzecznym Ameluczkiem. Dobra. Bo jesteś grzecznym Ameluczkiem. Jesteś beznadziejnym Ameluczkiem. Ale dajmy mu jeszcze chwilę. Dajmy mu jeszcze chwilę, ostatni miesiąc na spłatę pożyczek. I... nie. Znaczy jedną spłacił chyba, bo miał 740 długu. No dobra, sami to zrobimy. Trudno, trudno. Chciałem ci pomóc. Ja, krucjata totalen, Krieg für Zając und Vaterland. Iha. Dobrze. Naprzód, naprzód, naprzód. Rozlewamy się pięknie. Te legiony w sumie na Krym mieliście polecieć. W sumie ty idź oblegać Krym, a ty go asekuruj tutaj ładnie.
Ta armia idzie plądrować Moskwę, która jest bez Moskwy. Dokładnie tak. Uda mi się przechwycić niewielki staczek osmański. Zobaczymy, jak Osman wygląda statystycznie. Jezus Maria, co jest z tym człowiekiem? Nie tak, chory człowiek Europy, dosłownie. Dosłownie chory człowiek Europy. Ty miałeś na fort wejść, biczku, dobrze. Kijów to oblega. O, jaki mądry i grzeczny Kijów. Podoba mi się. Chodź Gazikum spisujemy na szybko. O. Na szybko Gazikum spisujemy. I Moskwę na szybko spisujemy. O, tu mi w ogóle jedna armia utknęła. O, może przejść, świetnie. Chodź, żbiczku. I cały czas nasz Kulturkampf ma się kręcić. Ma się kręcić i nawracać. Na jedną słuszną kulturę pruską. Dokładnie tak. Cyk, 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 cyk. No, mam za dużo punktów dyplomatycznych. Mógłbym dewować sobie prowincję. Ale równie dobrze mogę robić Great Prussian Naród. Rozumiesz? Rozumiesz, jaki jest nasz cel. Ej, na razie najwięcej płaciliśmy za Warszawę w sumie. Tam było ponad setkę czy czegoś tam, nie? Tam było 150 czy ileś? I pointów ile jest 600. Dobra, niech będzie. No, powoli, powoli z tych naszych Prus ładnie się rozlewamy. Ładnie się rozlewamy. Podoba mi się to. Pięknie. O, Konstantynopole padły! Ha! Kolejna krucjata, niech płonie. Ej, dobra, oczywiście przejście jest zablokowane. Oczywiście przejście jest zablokowane, musimy czekać, aż ta druga armia, powiedzmy, armia Kaukaz to odblokuje. Bo armia Bałkany teraz zajmie się ściganiem. O, tu jest jeszcze armia, to chodź, ty to będziesz oblegał. A ty pójdziesz na fort, nie pójdziesz na fort, to zabezpieczysz prowincję po prostu w okolicy. Dobra, kochany, ja od ciebie chcę tylko... A, nawet tyle mi... Okej, dobra, walczymy dalej, walczymy dalej. Na śmierć i życie, muhahaha. Czy to będzie Stackwipe Armii Osmańskiej? Czy to... Nie, nie będzie Stackwipe'u, ale możemy ich ścigać. O, może Mameluka wezwać do wojny. Chodź, chodź Mameluczku. Może jednak stąd spłacił te swoje pożyczki. Chodź Mameluczku. I ja bym chciał, żebyś ty Mameluczku, mój kochaniutki, słodziutki Mameluczku, żebyś skupił się na tych żbiczkach tutaj w okolicy, bo ja tam swojej krzyżackiej stópki nie postawię. Tak, skup się na tych ziemiach, dokładnie tak. A my będziemy biegać dalej po Ottomanie. Szczerze, to nawet nie ma za bardzo jakich wielkich bitew wam pokazywać, bo tak, o Jezu, znowu limit punktów administracyjnych. Dobra, Gazikum można wyrzucić z wojny. Oddawaj development. War repsiki, cześć, żegnam. Super, praca stanu to była czysta przyjemność. O nie, no papież papieżem, co za skandal i skam oszukany. A cesarzem HR została Burgundia. No cóż, co tam u Austriaków się stało? Rainer von Wangrin się stało, a potem stał się Freiherrat von Zacharingen. To się stało. Habsburgowie wymarli, bardzo dobrze. Dobra, droga Makurio. War Repsy, pieniążek, żegnam. I śmiałem się, zając się śmiał, że ma tyle armii tradycyjnej. Co, i teraz Europka go pokarała i straci, chociaż mógłbym w sumie boostnąć stab. Nie, no dobra, ale ta armii tradycyjnej szybciej się wbije, mamy tyle wojen prowadzimy, że... Dobra, czy ty mi dasz to, co ja chcę? Czy ty mi dasz to, co ja chcę? Jeszcze możesz transferować trade power. Okej, to jeszcze mogę cię oblegać. Polacy przyjęli wiarę zreformowanych. Jan Kazimierz von Wittelsbach. No co wyście zrobili, bandyty jedne? No przecież ja o nie, ta herezja krwi wymaga. Wymarzymy to. Wymarzymy do ile Polska warscore'owo kosztuje? Ile? Ile? Przyznaj się. 67. Łatwo. Dobrze, kochana Moskwo, zostaw już ten transfer trade power, bo bieganie z tą... Ale możesz mi więcej pieniążka dać. Nice. I w sumie... W sumie, to ja miałbym interes do ciebie, powiedzmy coś takiego. O, to chociaż to jedno centrum handlowe. Koalicja jaka jest, każdy widzi cię i żegnam, współpraca z tobą to była czysta przyjemność. Fajnie, fajnie, fajnie. Pokoruj tutaj przyściutko, super, cieszę się. O, co to się dzieje, teraz cesarzem zostały Czechy. No fajnie, fajnie się tam bawią, super, super, też bym tak chciał. Ty, zakon krzyżacki może zostać cesarzem? Ty, czekaj, my jako wielki mistrz urlisiowy, poczekaj, możemy zapłacić na papieża, proszę bardzo, jest szansa, że my can być tam, no wiecie, cesarzem Here, jako wielki mistrz zakonny. Pieniążek, war repsy, transfery trade power, cieś. Nie, może trochę merkantynizmu pobustujemy, cyk, 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 tak do 500, o, proszę bardzo, mamy 32 merkantynizmu. My mamy w ogóle trade ideas, czy my nie wzięliśmy trade ideas? Nie braliśmy. Nie braliśmy trade ideas. No, mieliśmy tam się bawić w te kolonie. O, coraz więcej nowego świata widać. Mieliśmy się bawić w te kolonie, ale teraz kolonie jest trochę już za późno. No ale proszę nie uciekać, ja tu armię przyprowadzam, żeby w końcu jakąś bitwę stoczyć, a ty mi bierzesz, uciekasz, no.
Chodź tu walcz, tu są forty, które cię mają blokować, no głupia mechanika fortów. Poddaj się, a nie uciekasz, no. I po to zdobyłem forty, żebyś ty mi uciekał przez te forty. No jeszcze mi, o dobra, tu go przynajmniej złapaliśmy. Wracaj, kurde kółka jakieś robisz, bezbożniku jeden, chodź się bić. No i w teorii moglibyśmy. Moglibyśmy brać te Exploration Ideas i popłynąć do nowego świata. Chcecie Exploration Ideas? Brać je? Płynąć, kolonizować? No a w sumie, bo dobra, już jesteśmy na takim etapie, że mogę wam pokazać, jak wygląda nowy świat. Coś takiego się striggerowało. Nawet całkiem spoko. Tu są takie piękne wysepki. No może ta tutaj jest trochę naciągana i ten tutaj jakieś takie pozwulkaniczne gówno wystające, ale tutaj taki ładny łańcuch, wysepek, takie wiecie, takie coś a la Japonia, potem tu jest główny kork nowego świata, podoba mi się. To mi się akurat podoba, o tą góry. No tutaj trochę gorzej wyszło. Jakiś zając pieczony do góry nogami. Ale tu ładnie. I nawet w sumie dużo nie jest pokolonizowane. Trochę Portugalia wleciała. O, tu jaki ładny pasek. O, Jezus, taki piękny. Jakie to są w ogóle religie? Aha, no to płyniemy nawrócić. Płyniemy nawrócić. Dobra, bierzemy eksploracyjne. Go. Zając postanowił. Bierzemy eksploracyjne. To nie jest tak, że ja przed chwilą przepaliłem na... No właśnie. No właśnie. Dobra, do, go. Go, płyniemy. Oho, trusy z koalicją się pokończyły. Mhm. To jest dobry moment, aby spisować. Ja już tutaj sobie zawczasu przygotowałem pisika. Weźmiemy coś takiego i jeszcze tutaj pieniążek, taką wisienkę na torcie. Wszystko biorę dla siebie. Tak, wiem, widzę tą overextensję, ale po prostu taniej dla mnie jest brać prowincję, niż jakbym je dawał od razu Rumunii. Zaraz je przekażemy, tylko sobie zostawimy Konstantynopol, żeby ładnie to wyglądało. No koalicja, no to co ja mogę wam powiedzieć? Kolejny godny przeciwnik, go, cyk, proszę bardzo. I teraz trzeba wszystko przekazać tam, oj tam 145 overextension, wszystko trzeba teraz Rumunii przekazać. Oj co overextension, dobra, Gallipoli sobie zostawimy, jakby Anglia weszła w koalicję, to tutaj będą się desantować, przygotowane dla nich jest, to sobie skorujemy. Ładnie, a co ja nie mogę, a Konstantynopol mogę? A, bo ja nie mam dostępu do o kurde, ty. Oż, cholipka, ja tego... No, nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego. Serio nie mogę tego tutaj z Koreiszy, ale mogę Bizancjum wytworzyć. Czy my chcemy Bizancjum stworzyć? Zakon bizantyjski! Ej, bo jak ja wyzwolę z tego papeta, to jeszcze jest Bizancjum. Dobra, nie chcę, ale muszę to zrobić, bo Kijowowi tego nie dam. Porąbało mnie, żeby Konstantynopol Kijowowi oddawać. No dobra, no nie chcę, ale muszę to zrobić. Jeżeli to będzie kolejny zakon. Jeśli to będzie kolejny zakon. Orthodox Greek Culture, dobra, ale to powinien być... Nie, to jest Metropolia. Ale mogę zrobić coś takiego, że mogę mu zrobić... Enforced Religion, on się troszeczkę wkurzy i to jest, a to jest biskupstwo. No dobra, mamy biskupstwo bizantyjskie. Może nawet lepiej, co prawda to jest kolejna relacja, a Konstantynopol miał być dla nas. No ale niech będzie. Potem też kogoś, ej ty masz jeszcze w ogóle jakieś kory, klejmy? Aha, tak bym wiedział. Jakbym wiedział, że będę robić Bizancjum, to ten kawałek bym już dał Bizancjum. No dobra, no chciwy zając płaci dwa razy. No dobrze. Teraz co chciałem zrobić, to zaatakować zanim koalicja wybuchnie. To chciałbym zrobić, na przykład. Znaczy, możemy na pewno zawsze wklepać w Polsce. Na przykład czyszczenie herezji, nie? No bo jak to nie mam dyplomaty do wysłania, daj jakiegoś dyplomatę. I trzeba będzie Węgry zaatakować, żeby ograniczyć ewentualną koalicję. Dokładnie tak. Nie wiem, czemu Kił się buntuje. Co tobie się nie podoba? Relative Army Power, Żbiczku. Żbiczku, ty masz 11 tysięcy, jaki Relative Army Power? Co ty do mnie gadasz? Jaki All Vassal? Opinia, przecież ty mnie... A, ty mnie nienawidzisz. Dobra, cicho, ciebie nie będziemy anektować, ciesz się życiem. Prodaj mi dyplomaty, zanim się zacznie koalicja robić. Okej, okay, wypowiedz na pewno wojnie Polsce. Czy ja chcę ich osobno wzywać? Nie, nie wzywamy osobno. Daj tego, cyk. Czemu Bohemia nie odpowie? Manpower, pieniążek, oj. Okej, okay, cyk. To jeszcze na szybko wojna z Polską. Oj, Pomorze jeszcze jest. Także z jednej krucjaty wkraczamy na drugą krucjatę, bo przypominam, że Polacy porzucili prawdziwą wiarę. Że to Polska jest smutna. Podoba mi się te propozycje, żeby zostawić taki cieniutki pasek strefy buforowej między Polską a Czechami. Ale no to już chyba jest ten etap, że tu trzeba dalej czyścić tego. Dalej trzeba czyścić kulturę. Dokładnie tak.
Ta Polish musi zniknąć. Takie mam wewnętrzne marzenie. Wchodzą w koalicję. Dobra, oni zaczynają wchodzić w koalicję, czyli oni będą wchodzić. Co my zrobiliśmy? Complete, dostaniemy misjonary stref, misjonary maintenance, whatever, daj to po prostu. Po prostu mi to daj. New reformy, trader, a tego cały czas nie zrobiliśmy. Manpower, 115 dyscyplinki. Prawie, że ja tego mogę nie zrobić, tych 115 dyscypliny, bo jak nie bierzemy żadnych quality offensive, które by nam się tu kombiły, no to, że tak powiem, może być problem, żeby zrobić te misje, nie? Może być problem. Jeszcze bym Czechy zaatakował. A my jamy Casus Belli. Oż ty kurde, naprawdę? Naprawdę w Rumunii nic więcej na nich nie ma? Oj, żbiczku. Jak być nie może, ja muszę się w nich wbić, to szybciutko. Dobra, wchodzą w koalicję. No cóż, życie. Ło, tu się trusów pokończyło. Dobra, żbiczki, ja myślę, że tu już nie ma co się ograniczać. Jak robić koalicję, to robić koalicję na pełnej. Może trochę przesadzam. Może troszeczkę przesadzamy. Widzę, że jak my losowo wybieramy kolejnego Urlisia, to tak HRE losowo wybiera sobie kolejnego cesarza. Szkoda, że Czechy straciły cesarza. Zawsze mieć fajnie cesarza jako sojusznika. Pieniążki, Force Region, War Repsy, pillagerowanie. Ej, mała ta koalicja. Dawaj. Albo dobra, wiecie co? Bo tak z dupy kolejnej koalicji triggerować to jest trochę bez sensu. Ja sobie poczekam, poprawiam z nimi relację, bo na razie i tak nie mamy czego atakować, jeżeli chodzi o ten rejon. Bo jeżeli ja to dobrze zrobię, to możemy całą Polskę rozebrać bez triggerowania znowu wojny z całym HR-em. Bo koalicje tak naprawdę są tylko po to, żeby stopować graczy. I zawsze jak możesz, to unikasz koalicji, nie? Ja sobie tutaj już przygotuję jakieś klejmiki, coś porobię, podziałam w tym rejonie. W sumie ja mogę Czechy sklejmować, znaczy Węgry mogę sklejmować. Wciągnąć Austrię, o i troszeczkę koalicję rozwalić. O, tylko że to jest nowa agresywna ekspansja. Czy nie przejęliśmy się przejmować agresywną ekspansją? Chyba, że możemy ją ładnie obniżyć. Także tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz. Zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie prawdopodobnie wyruszymy już ku nowemu światu, aby kolonizować. Muhahaha.